z rocznika 2013 i młodsze. Nie podchodzimy z tymi medalami, halo! Ale tempo nieprawdopodobne! I wielkie brawa! Rozwijają się! Ta grupa dzieci. Profesjonalny pomiar, pomiar czasu, każdy z numerów jest oznaczony chipem i w elektroniczny sposób, jak na wielkich zawodach, na wielkich maratonach będzie ustalana kolejność na mecie w tej grupie. Brawa dla wszystkich uczestników i chyba cała grupa jest już na mecie. Brawo dziewczynom, nie zawężajmy maluchą! Ale tempo! Bieg zawodnik z numerem 25, 130 i 166. A ja postaram się jeszcze prowadzić pierwszy wywiad sportowy ze zwycięzcą tego biegu. Numer 25, może nam przedstawić, tak? Naprawdę, to jest techniczna strefa. Olaf Kamiński. Olaf, powiedz, jest chodzicą przed pola, nie każdy będzie do miasta jeszcze. Jeszcze w Brzozie. Olaf Kamiński, gratulujemy ci serdecznie. Ile ma zabieg się podzielcie na tą informację? Ogromne emocje na trybunach. Prosimy o brawa dla dziewcząt. Bezkomisyjnie. Jeszcze kilka meczów za Łukiszko z numerem 61. Przebiega linię mety 26 i 157. I podchodzę do zwycięstw tymi, które przedstaw nam się dziwnie, że nasz numer 67 chyba, tak? Przedstawcie. Zwyciężyła w tym biegu Klara. Klara gołębią zawodników do linii mety. Zawodnik z numerem 139. 19 na linii miejscowi 176. Ale zmęczenie na trasach na twarzach zawodników. Ale to jest zadowolenie. Brawa! Brawa i brawa dla następnych! 141! Brawo! Numerem 139, zwycięzca biegu, proszę o przedstawienie się. Szymon Chybowski. Już widzimy pilota. I grupę zawodniczą i ostatnie mecze wyliczone. Jeśli mogą się leczyć drugiego, trzeciego, czwartego miejsca. I ta aparatura elektroniczna nam wyświetli. Tutaj komisja sędziowska w niedzielę działała, a ja podchodzę do zwycięzczyni tego biegu. Numer 85 jako pierwsza na metę przybiegła. Halo dziewczyny z dyplomami, nie przechodzimy. Tutaj czekacie. Dziewczyny, tutaj, na tę wysokość nie przechodzimy dalej. Tania Markiewicz z Gorzowa Wielkopolskiego, pierwsza na mecie. 18. Tarczelewski. Dzieci. I zawodnik numerem 30. Na mecie, a teraz kolejna grupa biegnący. Brawa! Też wasze pokolenie miejsca. Już podaję kolejność. Gabriel Lewandowski z Gorzowa, klub ARKS Gorzów. Na miejscu drugim Bartosz Kulpa również. Pojawia się pilota, więc ujrzymy nasze biegaczki. Tania Kamzelska. Tania Kamzelska.
wybiegła. Pan, pana Zerca. Nie przechodzimy, nie przechodzimy bliżej. Jeszcze, jeszcze tu zbijemy następny biegaczko. Brawo, brawo dziewczęta. Jeszcze 10 metrów. Jeszcze dwójka. I tam jeszcze jak szybko finiszująca zawodniczka. I kolejna. I zamykający grupem biegaczek, kolarze, to jest weselce. Niezwykle. I podchodzę do zwycięzcy. Proszę o przedstawienie się. Super, synek! Super! To jest tylko tata, drugie miejsce. Nie chcę, żebym jakiś koły, to nam się. Mamy dwa drugie miejsca. No nie, to za krajeńcy. I jeszcze po sobie tam Sima z przygotowania. Janek, jak tam? Pani Marta Brunialska, pan podopieszczy pani Marty Brunialskiej, Sim Barkowski, zwycięża w grupie wiekowej. 11-12 lat. Drugie miejsce idzie Brunialska. A trzecie miejsce Iba Łazeński. Oliver Krzysztof z Jęki, a Kuba Łazeński z Mocowa. O, jeszcze! Brawa! Brawo! Numer 134. Brawa dla wszystkich uczestników. Zwycięzcą jest każdy, któremu udało się osiągnąć. Nie widzę, chyba zmienili trasę. Może sobie iść dalej. Ale zbierzam do chłopców. Tania wyprzedziła chłopców. A to jest Tania Lewińska. Tania Lewińska zwycięża w biegu dziecko. A kto zwycięża w biegu chłopców? Przedstawiam się proszę. Oliver Szybowski. Taki brat tutaj, tak? No więc nawiązał do sukcesu brata. Oliver Szybowski. Oliver, ty przyjechałeś do nas? Bobrówka. A więc reprezentant Bobrówka, Oliver Szybowski. Zwycięża w grupie wiekowej. W grupie wiekowej Oliver Szybowski. 12 lat. Piąci na rynku. Brawo! Brawo! Numerem 113. Brawo! Witamy dzisiejszymi. Bardzo proszę o przedstawienie się. Brawo. Nikola Szokowska, Tim Baryja, tak? Widzimy, tak? Nikola, myślę, że już chyba trochę w bieganiu treningowo, to jest jak często spotykacie się na treningach, no i nawet tygodnie wychodzimy na treningowo.